Pustostan przy ulicy Towarowej 7A niebawem zniknie z krajobrazu Starego Miasta. Obiekt od kilkunastu lat stanowił poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, sąsiednich budynków i przechodniów. Nakaz rozbiórki ze względu na zły stan techniczny jesienią ubiegłego roku wydał inspektor nadzoru budowlanego. Piecze nad nieruchomością sprawuje miejski zarząd gospodarki komunalnej. Prace już ruszyły. Budynek bez dachu i częściowo bez okien ma zostać rozebrany w ciągu miesiąca. Przetarg na rozbiórkę obiektu wygrała firma Milau z Jawożna. Koszt robót to 110 tysięcy złotych.